Cześć! Pamiętacie, jak jakiś czas temu miałem okazję zaprezentować Wam dwa topowe modele kart od Alpha Network? Mam tutaj na myśli model AWUS 036 ACS oraz model AWUS 036 ACM. Przyszedł czas na ujawnienie trzeciego muszkietera, który przyszedł mnie w paczuszce od firmy Sapsan. A nie przedłużając już, chcę Wam pokazać ten model. Jest to oczywiście też Alpha, model AWUS 036 ACHM. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be... Alpha, którą trzymam teraz w ręce, została stworzona do ciężkiej, konkretnej pracy, której się oczywiście nie boi. Wstrzykiwanie ramek albo naschiwanie sieci to peska dla tej karty. A mnie nie zostaje nic innego, jak zaprosić Was do oglądania tego materiału. Jest to Alpha na chipsecie Mediateka, która posiada wbudowany wzmacniacz mocy, który w połączeniu z ogromną dwuzakresową anteną potrafi znakomicie spisać się w swoim fachu. Praca w paśmie 5 GHz czy 2,4 GHz serio nie stanowi dla niej najmniejszego wyzwania. W zestawie do karty mamy kabel USB oraz uchwyt do karty do przymocowania, np. do laptopa. A co najistotniejsze, karta jest plug and play, czyli już po podłączeniu do komputera jest gotowa do pracy w zwykłym trybie, co najfajniejsze w trybie monitora. W tym materiale chciałbym Wam pokazać, że przy pomocy tej oto fajnej Alphy możemy robić naprawdę przeróżne rzeczy. I aby odczuć frajdę z posiadania takiego fajnego sprzętu, jakim jest ten AWUS 036 ACHM, nie musimy koniecznie łamać hasła do sieci Wi-Fi, czy wstrzyknąć ramki do access pointa, by ugrzmocić komuś tam sobie sieć. Wierzcie mi, że sporą frajdę może nam sprawić chociażby wiedza, którą możemy zdobyć dzięki supermocy tej fajnej Alphy. Jeśli Wam powiem, że przy odpowiednim skonfigurowaniu tej Alphy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na przykład do sieci Wi-Fi naszego sąsiada, powiedzmy, jakiś delikwent usilnie próbuje się podłączyć. Pewnie jakiś cebularz, co chce pobierać za darmo filmy o brazylijskiej miłości. I odpowiedź na pytanie jest: owszem, możemy to sprawdzić bez najmniejszego problemu, ba, i nawet nikt się o tym nie dowie. No dobrze, w pierwszej kolejności musimy podłączyć Alphę do naszego Kaliego. W tym celu udajmy się do zakładki urządzenia, następnie zakładki USB i ustawienia USB. Dobrze, i w tym miejscu musimy dodać filtr z naszą Alphą. Będzie to Mediatek Wi-Fi i dajemy OK. Gdy to już mamy gotowe, teraz to już tylko musimy zaznaczyć, że chcemy przekazać Kaliemu naszą kartę. I zaznaczamy Mediatek. To teraz wypadałoby podnieść interfejs od naszej Alphy. Także otwórzmy w tym celu terminal i wpiszmy polecenie sudo if config WLAN 0 app. Potwierdzimy hasłem. OK. No i oczywiście zweryfikujmy. W config widzimy, że pojawił nam się interfejs WLAN 0. Super. Świetnie. Alpha jest z nami na pokładzie i jakby nie patrzeć, jest już gotowa do ciężkiej pracy, do której jest oczywiście przygotowana. To teraz przestawmy ją w tryb monitora, aby móc zerknąć, co tam się dzieje u naszych sąsiadów. Także wprowadźmy polecenie sudo Ironmon Engine start WLAN 0. Super. Tryb monitora został poprawnie uruchomiony, a interfejs nazywa się WLAN 0 Mon. Teraz czas na wybór sieci, którą chcemy podsłuchiwać. Oczywiście sieć sąsiadu zostawmy w spokoju, trenujmy i testujmy na własnym sprzęcie. W pierwszej kolejności musimy zdobyć adres MAC sieci, którą chcemy podsłuchiwać. Więc w tym celu odpalmy narzędzie AeroDump Engine, które nam to umożliwi. Sudo AeroDump Engine WLAN 0 MON. Sieć udało się od razu przechwycić. Sieć nazywa się Widzę co robisz. Oczywiście adres MAC zostawiam jawny. Ja go sobie skopiuję. Wyczyśćmy teraz ekran. To teraz uruchomię Wiresharka, aby móc podsłuchiwać wybraną przez nas sieć. Wprowadźmy polecenie sudo Wireshark, dajmy Enter. OK.
Teraz wybierzmy interfejs w LAN 0 MON. Teraz przydałoby się wrzucić filtr, bo chcemy zobaczyć w zasadzie jedną rzecz z naszej sieci, a nie dostać oczopląsu. Także na początku wpiszmy polecenie wlan.addr równa się i adres MAC tej naszej sieci. Pierwsza część tego filtru odpowiada za pokazanie wszystkich informacji dotyczących poszczególnego adresu MAC. Teraz zajmiemy się drugą częścią tego filtru, która odpowiada za pokazanie ramek typu Association Request, czyli tak zwana prośba o powiązanie. Tutaj dajmy podwójny end, wlan.fc, type, podłoga subtype i dwa razy równa się 0. To jeszcze w zasadzie możemy opakować w nawiasy, żeby to ładniej wyglądało. Dobrze. Całego procesu połączenia z siecią nie będziemy sobie tutaj omawiać, ale dzięki ustawieniu takiego filtra będziemy widzieć każdą jedną próbę zalogowania się do sieci. Także przyjmijmy teraz, że będę chciał się zalogować do tej sieci, a my będziemy tylko oglądać okno Wireshark'u i oczywiście włączmy nasłuchiwanie. No dobrze, to teraz będzie pierwsza próba zalogowania się. Dobrze, udało nam się przychwycić pierwszą próbę, to lecimy dalej. A few moments later. No dobrze, jak możemy zauważyć, że udało nam się przychwycić informację, że użytkownik o takim adresie MAC próbował się tyle i tyle razy zalogować do sieci, widzę co robisz. Oczywiście można wywęszyć jeszcze wiele innych fajnych informacji, wystarczy użyć oczywiście odpowiedniego filtra. Uważam, że testowana przez nas alfa pomyślnie zdała ten test. Oczywiście mam tutaj na myśli ten test nasłuchiwania, tego co dzieje się w zasięgu jej działania. Jeżeli podoba Ci się tematyka etycznego hackingu, to ja Cię serdecznie zapraszam na moje kursy online od totalnych podstaw. Skoro alfa ma tak ogromną antenę, no to wypadałoby sprawdzić, czy autentycznie potrafi sporo złapać. Także w tym celu użyjmy polecenia sudo aerodumpengine w LAN 0, aby co nieco sobie sprawdzić. Dajmy enter. No, według mnie jest naprawdę tutaj bardzo dobrze. Kartę mam podłączoną bezpośrednio do komputera, który znajduje się pod biurkiem. Nad kartą znajduje się oczywiście jeszcze metalowy statyw od tego biurka. Okno w pokoju mam zasłonięte metalową roletą, więc interferencje fal na bank są. A pomimo to alfa dosyć sprawnie zapełniła tutaj nam okno z wynikami odkrytych sieci, także naprawdę jest dobrze, jeżeli chodzi o to. Standardowo, jeżeli ktoś z Was chciałby mieć taką przekozacką kartę, która nie ma najmniejszego problemu z nasłuchiwaniem sieci i działa bardzo sprawnie, to jest ona oczywiście dostępna w sklepie sapsamsklep.pl i oczywiście z kodem rabatowym SZMAJ będzie taniej. Mam nadzieję, że przygotowany materiał spodobał się Wam oraz oczywiście, że przypadnie Wam do gustu ta bezawaryjna i oczywiście łatwa w obsłudze karta, czyli AWUS 036 ACHM. Pamiętajcie proszę, aby zostawić łapkę w górę, komentarz i oczywiście guzik do subskrypcji na tym kanale oraz na moim. Trzymajcie się, cześć!